Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony PomidorowyPL i już widzimy się w drugim odcinku Let's Play Hugo 4 Gorączka Czarnych Diamentów. W poprzednim odcinku zaczęliśmy sobie całą grę, zaliczyliśmy pierwsze 3 poziomy na 100%. Mamy już, skończyliśmy pierwszy odcinek z licznikiem 13 żyć i ciągle ratujemy ludzi Tikal, tak? Nie Tikal, Kiku, przepraszam. Myli mi się z postacią z Sonic Adventure DX. Dobrze ludzie, zaczynamy kolejny odcinek z kolejnymi nowymi poziomami, tak więc bez zbędnego przedłużania jedziemy z koksem. Sample Lane. Jest to kolejny, a raczej kontynuacja poziomu w kopalni. I troszeczkę musiałem sobie ściszyć, bo bym, że tak powiem, był zagłuszany przez grę. Znaczy może nie, wy byście tego nie widzieli tak jakby teraz, ale ja bym po prostu, wiecie, w słuchawkach tutaj słyszał za głośno grę i ciężko mi byłoby się skupić na tym, co mówię. Generalnie poziom będzie polegał na tym, że będziemy musieli podróżować po tych wózkach i lecieć coraz tam dalej i dalej, ponieważ tam wiadomo, się gdzieś poziom kończy. Zresztą te wózki od czasu do czasu będą się jakby gibać, co będzie dawało nam taki znak, że będziemy musieli zeskoczyć, ponieważ kiedy będziemy sobie stali dalej, a one będą się gibać, to skończy się to dla nas tym, że wózki opadną, a my spadniemy. A raczej te platformy. Bądź co bądź, nie wiem w sumie jak na to mówić. To są takie, coś taka ala kolejka górska w sumie bym powiedział. Tylko że jednak nie w górze, a w jaskini. Dobra, pięknie, piękne platformowanie, zarąbiście. Dobra, mamy 14 żyć i jedziemy dalej z koksem. Dobra. 17 na 74, ładnie, ładny wynik. Ogólnie z tym poziomem, jakie miałem wspomnienia, to to, że gdy byłem mały, to miałem bardzo wielkie problemy z tym poziomem. Serio. Ja tutaj zgameoverowałem kiedyś. Przez to, że ja nie ogarniałem kompletnie mechaniki, bo bądź co bądź nie ogarniałem tego... O kurde, nie, halo! Halo, 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 emulator! Wiem, że ludzie teraz się ze mnie śmieją. Ale ja to może wytłumaczę, dlaczego tak się stało. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale grając na emulatorze PS1 często jest tak, że kiedy macie komputer w bezruchu, kiedy nic nie robicie na pulpicie, to jakby to powiedzieć, myszka wam się jakby zamraża, przez co okno z emulatorem jest minimalizowane, przez co ja potem, że tak powiem, znaczy powiedzmy minimalizowane, po prostu w skrócie jest odznaczone i ja jakby widzę, co się dzieje dalej, ale tracę kontrolę nad sterowaniem i to jest właśnie najczęstsze. Kurde, wysłać nie mogę. To jest wtedy najczęściej wtedy, kiedy ja nic nie robię. I tak często miałem głupie fejle w niektórych grach. Na streamach czy coś. Na przykład teraz jest... Ja byłem tego świadom, że tak się dzieje i na przykład zaskoczyłem. I widzicie, dałem radę jakoś. Ta kolejka górska jakby się rozpadła, a ja zdążyłem doskoczyć. Ale gdybym na przykład teraz znowu to się powtórzyło, to bym miał gwarantowane, że stracę życie swoje. I to jest naprawdę bardzo słaba sprawa, jeżeli chodzi o to. No ale nic na to nie poradzę. Muszę się do tego dostosować jak najbardziej. I ten bagujący się dźwięk jest niefajny. Dobra, mamy 14 żyć i jedziemy z koksem. Może będę miał w tym odcinku 15, kto wie. Czy zasłużę na taką liczbę? Dobra, bang. Ale muzyczka się jak najbardziej rozkręca i jest bardzo, ale to bardzo spoko. Troszeczkę mi to przypomina nutkę z Raymana 2, wiecie. Gdzieś widzieliśmy te... jakby to powiedzieć... jaskinie złych snów, no. Troszeczkę mi to przypomina. A przynajmniej ten fragment tej nutki. Ale jak najbardziej poziom jest spoko i wszystko jakby fajnie się to prezentuje i fajnie się zwiedza te poziomy. 40 na 74 i mamy dwóch kików jeszcze do uratowania, czyli w skrócie niedługo mamy już i tak połowę właściwie zebrane. What the fuck? Uwaga! Dobra, mamy 15 żyć. Pięknie. Teraz byleby do końca. Kurde, nie sfailuj nigdzie, nie sfailuj nigdzie. Please, Michał, please. Dobra, jeszcze 20 nam diamencików zostało. Tu już jest końcówka poziomu z tego co pamiętam. Aczkolwiek nie mam pewności 100%, tak więc zaraz się przekonamy. O, doskoczyłem tu, wow. Dobra, mamy tu wszystko zebrane. Ale lagi są w tej grze. Kurde, ta gra jest trochę polagowana. To nie jest dobre. Znaczy, no mówię, to jest wszystko przez to jakby... Nie mam żadnych spadków w OBS-ie, bo mam bezpośrednio jeszcze podgląd. Bo bym miał wtedy enkodowanie włączone, a tak to ja mam to wyłączone, tak więc... Widzicie... To jest wszystko przez to, że też dużo rzeczy się dzieje na ekranie. A nawet bym powiedział momentami za dużo się dzieje na ekranie, jak na tą grę. Ja nawet nie widziałem, że ja zleciałem, kurde. Dobrze, że ja się powstrzymałem, bo to by się źle skończyło dla mnie. I proszę, mamy wszystko zdobyte. Pięknie. O to chodziło. 16 żyć. Nice. 6 minut i 50 sekund nagrania. 17 żyć i z takim wynikiem możemy dumnie zacząć kolejny poziom. Tak, może to ją zatrzyma. Co się dzieje? Ja nic nie wiem, ja nie rozumiem. Produkcja spada. To zrób z tym coś, trzeba się śpieszyć. O nie, pani, nie dotykaj, nie, proszę, nie dotykaj, nie, proszę. OIL RIG. Jak widzieliście, była niedawno cutscenka, tak więc no... Auć. Tak więc auć. Ogólnie z tego... Nie, czekajcie chwilę. My już mamy połowę gry. Bo tak, ta gra ma tylko 8 poziomów, z tego co pamiętam. Nawet to na Let's Play mówiłem. Ulol. Tu ma bardzo dużą ilość diamentów, tak więc będę musiał się cofać i zabijać tych ziomków. Sługusów Don Croca i Scilli. W sumie to ten Let's Play, jak i jeszcze jeden, który mam przyszykowany, będzie leciał sobie, wiecie kiedy? Wiem, że mówiłem, że miałem mieć przerwę ogólnie robioną, ale nagrywam na zapas, żeby jednak też nie było aż takiej wielkiej pustki, ale możecie być pewni, że dopiero wrócę oficjalnie na kanał gdzieś koło 10 lub 11 stycznia, najszybciej. Tak więc to będą jakby dwa ostatnie Let's Play, bo jest jeszcze jeden Let's Play, który jest skończony, ale muszę go zedytować i on będzie od razu po Dalmatyńczykach. Dobra, 18 żyć. Jedziemy z koksem. Ten poziom, ja pamiętam jak byłem mały, to miałem wielkie problemy z nim też. Ja miałem z większością problemów w tej grze. Z większością poziomów miałem problemy w tej grze. O, tak to chciałem bardziej określić. Dobra. No więc powiedzcie, czy chcecie, żeby Hugo się pojawił piątka w ten starszy jeszcze z maja, czy chcecie tą lepszą, znaczy nową wersję tej gry. Że w sensie, że w nowym wykonaniu niż jeżeli w starym. Bo ja mam Let's Play zapisany sobie na kanale siedzi od maja. Muzyka jak najbardziej też jest spoko. Dobra, na szczęście eliksirek jest. Ale on mnie zrzucił. On ma... Co to jest w ogóle? Gazeta czy co to było? Myślę, że on z gazety mnie pociągnął. Ale menda z niego. Ja ci dam, kurde, mnie, kurde, z jakiejś tu broni pociągać. Co to było w ogóle? Ale widzicie, przynajmniej Hugo 4 nie ma takiego problemu, co Hugo 3 miał. Czyli między innymi, jak widzicie, tutaj jest ten interfejs. Ten interfejs w Hugo 3, jak pamiętacie, w wersji PS1 był strasznie pobugowany. To było zależne jeszcze też od wersji, bo jak pamiętacie, wersja platynowa tej gry, w sensie Hugo 3, miała takie problemy, że miała połowę łba Hugo jako interfejs. A teraz jak widzicie Hugo 4, czy byście grali na PC, czy gralibyście na PS1, to nie ma żadnego problemu. Jedyna jest jaka różnica to to, że tu gracie na konsoli, a tam gracie na PC. No więc nie ma tutaj żadnych drastycznych zmian, jak to było w przypadku Hugo 3. Dobra. Ten rzuca dynamitami. A masz za swoje, kurwa. Pfu, bez przekleństw, kurde. A, zapędziłem się, przepraszam najmocniej. Nie chcę w ogóle przeklinać, tak a propos. Za bardzo się zapędziłem, wybaczcie za moje słownictwo. Dobra, porobiony został. Lecimy dalej jak najszybciej. Bardzo mi się, mówię, te poziomy mi się bardzo podobają pod względem graficznym. One są bardzo dobrze moim zdaniem wykonane i nie wyobrażam sobie innego poziomu w miejsce tych. Serio. Mówię tutaj kompletnie serio. Ta muzyka jest bardzo w porządku. Ale pamiętam, że jak nagrywałem za pierwszym razem ten let's play, który niestety w końcu nie został ukończony, to w tym poziomie miałem chyba z 92 diamenciki, więc zobaczymy, gdzie ja mogłem pominąć. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy. Nie kracz, pomidor, nie kracz, proszę, zostało ci jeszcze 20 diamentów, dasz radę. Uwierz w siebie, że będziesz miał wszystko zdobyte. Udowodnij ludziom, że ludzie mogą się mylić. Czy pomidorowemu uda się zdobyć wszystko w tym poziomie? Zaraz się dowiemy. – 82 na 93. Wow, to było niezłe platformowanie, to przyznam. Okej. Gdzieś 2 diamenty zostawiłem. Cholera jasna, gdzie one są? Widzicie? Powtórzyło się to. Ty pomidor, ty mongole, czemu ty kraczesz tak? Kurde. Dobra, szukamy tych diamentów, widzimy się za chwilę, serio. Bo mi zależy na tych 100%. Przykro mi bardzo, jestem uparty. Dobra, tak więc widzimy się dosłownie za sekundkę. No dobrze, moi drodzy, jestem z powrotem. Nie udało się. Nie wiem, gdzie są te 2 diamenty. Całkiem dobrze. O tak, chodź, chodź tu, chodź tu. Gdzie ona jest? Gdzie jest moja kropla? Nie wiem, naprawdę nie rozumiem, co się stało. Ty płazie, ja to zrobię. Pani, błagam, nie rób tego, przeciążysz w ten sposób cały system. Bzdury, nic nie przeciążę. O nie! No dobrze, jestem z wami z powrotem. Diamond Factory, czyli diamentowa fabryka. Fabryka z diamentów. Tutaj będę już walczył o 100%. W sumie to nie wiem, dlaczego się przejąłem tak bardzo tym poziomem, skoro bądź co bądź i tak poza tym, że mamy jakieś tam dodatkowe życie, to nic więcej nie mamy. Serio. Więc co ja się przejmuję w sumie? Dobra. Generalnie poziom będzie polegał na tym, że po prostu musimy dostać się do końcówki tej fabryki. I mamy tutaj jednego kiku do uratowania. Tak więc no... Troszkę wiecie co, ta gra trochę mi przypomina, jakby to była taka niedokończona, wiecie, pełna wersja gry. Bo troszeczkę takie jakby demo, można by powiedzieć. I znowu ta sama muzyka leci jak z poprzedniego poziomu. Dlaczego mi się tak wydaje, to już wam powiem i już wam mówię i objaśniam. Ponieważ kurczę, tak 8 poziomów jak na grę platformową bez żadnego bossa to jest naprawdę trochę... Ja bardzo lubię w tych właśnie platformówkach to, że mamy jakieś wyzwanie, że mamy jakąś konfrontację z bossem, że musimy tutaj coś zrobić. Tutaj faktycznie jest ratowanie tych kiku i tak dalej, ale powiedzcie mi, co my mamy z tego, skoro i tak nie mamy żadnej konfrontacji z żadnym bossem, po prostu przejście gry i tyle. Dlatego też się troszeczkę nie dziwię, czemu te gry z Hugo miały taką słabą sprzedaż, szczerze, naprawdę. I to tyle z tego poziomu. Widzicie, jaki on był krótki? To był dosłownie króciutki poziom. I mamy full życia. Meltdown. Czas na kolejny poziom. To jest poziom fabryczny z kolei. I muzyka taka troszeczkę w stylu disco. Nie mówię, że disco polo, ale ten, wiecie o co chodzi. Chociaż nie, bardziej mechaniczna. Co ja gadam. Dobra, lecimy z koksem. Co do wspomnień, co do tego poziomu, jakie ja miałem, to powiem wam szczerze, że wspomniałem z tym poziomem, nie pamiętam szczerze. Wiem, że całą grę przechodziłem, ale nie pamiętam, co tutaj się wydarzyło w tym poziomie. Czy ja tutaj przeszedłem go faktycznie za pierwszym razem, czy jednak failowałem. Dlatego też widzicie, nie opowiadam wam na przykład poprzedniego poziomu, też wam nie opowiedziałem, bo w nadzwyczajnym świecie nie pamiętam, co się tam wydarzyło. Naprawdę. Ja tylko pamiętam tamte pierwsze trzy poziomy, że ja tam faktycznie rage'owałem i troszeczkę nie wychodziło mi, ale tak to... Tak to już nie pamiętam niestety. Kurde, TNT mnie wysadziło, niefajna sprawa. TNT Dynamite. TNT Dynamite. Dobra. What the fuck? Czemu wpadłem tutaj? Halo? Co? Co chodzi? Chociaż teraz troszeczkę się czuję, jakbym grał w jakiś fangame crasha. Pewnie powiecie sobie, hej, a co to w ogóle za taki temat z dupy? Otóż już wam mówię i objaśniam, ponieważ często jak ogrywałem jakieś fangame crasha, czy jakieś tam znanej platformówki mi, to często było tak, że taka podobna muza była używana do poziomów. Nie wiem dlaczego. Dawaj. Szkoda, że ten licznik się tak baguje. Chociaż dla mnie to jest naprawdę dziwne, że maksymalna ilość żyć w tej grze to jest 19. Serio. Tak więc lecimy do przodu. Diamenciki, halo, dawać mi diamenciki moje. No, tu już nic nie dasz, ziomek. Wiecie co? Aż mi kurczę zapachniało grzankami z cukrem. Kurcze pieczone, ale bym se zjadł teraz. Zgłodniałem, cholera jasna. Ale dobra, nagrywam odcinek, więc spokojnie, jak na wojnie. A! O Jezu, utopiłem się, matko boska. Ten odcinek trwa już pół godziny, zaraz będzie trwał. Znaczy zaraz będzie trwał, niejakie trwa. Ale wiadomo, tam plus edyt jeszcze mały. No to gdzieś tak potrwa z 15 minut. Maksymalnie 14. Chyba. Chyba. To jest dobre określenie, chyba. Chyba to taka ryba. Tak swoją drogą. A, czemu? Czemu Hugo tak? Opowiedz mi o tym, opowiedz mi o swoim problemie. Czemu ty się tak, Hugo, zachowujesz? Dlaczego ty jesteś taki agresywny, Hugo? Halo, opowiedz o tym, pochwal się. Moje diamenty. Dawaj mi, oddawaj mi te diamenty, kurde. No i kolejny, kurde, Don Croc. Don Croc Junior, minion. Dobra. Teraz znowu ta sama sekcja. Nie wpadnij, nie spierdzisz tego, Michał. Uwierz w siebie. Ej, no kuźwa. Kuźwa mać, co jest? Co to miało być? Dobra, jedziemy z koksem. No dawaj, dawaj, wyłaź. Jak mam ten diamencik zdobyć? Halo, ej. Dobra, zdobył się już. What the fuck, ile życia straciłem. A wiecie co jest ciekawe, że patrzcie, ja byłem praktycznie pod platformą i patrzcie co się dzieje. Jestem pod platformą, a ogon ma taki dosłownie zasięg, że dosłownie kasuje przeciwnika, nawet jak jest pod platformą. Znaczy nawet jak ja jestem pod platformą. O, pięknie, 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 jesteśmy już dalej, dalej. Teraz troszeczkę się czuję, jakbym grał w Kangurka KO2, w sensie rundę drugą. Zabrać do pytania hashtag pomidor kiedy Kangurek KO2. Nie wiem. Dobra, skok. What? Dobra. Buchnęło. Wybuchnęło sobie. Jaka to jest głupota totalna, kuźwa, ile ich tu wychodzi z tej jednej dziupli, no what the fuck. Wyłaź stąd. Dobra, pomidor, ogarnij słownictwo. Nie mów jak burak, mów normalnie. Widzicie, kuźwa, Wleciałem do tej magmy, nie co to jest kurde za toksyczna woda. Nieważne. W każdym bądź razie kurde wleciałem i patrzcie ile ja żyć straciłem. Kurde z 14 serduszek straciłem ich aż 10 kurde. Byłaś mi stąd ty cholero jedna. No. Szkoda, że tu znowu diamencik jakiś pominąłem. Kurde, ja teraz jeden diamencik pominąłem, no. No co za niefart, dosłownie co za niefart. Serio. Wow. Pani! Nie teraz, Kroko! Hugo! Nie mogłem się już doczekać! Mamy bardzo mało czasu! Musimy się spieszyć! Chodźmy! Wreszcie jest! Chodź, chodź do mamusi, maleństwo! Patrz! Hugo! Co? Gdzie? Pani! Kropla! The getaway! Czyli to już jest ostatni poziom. Ale nim zajmiemy się w ostatnim odcinku. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Standardowo to co powiedziałem w poprzednim odcinku, czyli jeżeli ci się spodobało, zachęcam rzecz jasna do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem, jak i livestreamem, czy czymkolwiek. I do następnych odcinków z Hugo. Znaczy w sumie ostatniego odcinka. Jak i do następnych odcinków z innych serii. Tak więc trzymajcie się i cześć, pa pa!